Ja chciałam się podzielić świadectwem po ostatniej wstawienniczej, ale jakby zanim, to powiem wam jakby krótko a propos mojej zmiany pracy. Jak wiecie, jestem z wykształcenia pedagogiem i moją poprzednią pracą było przedszkole. I przedszkole było takie dość duże, bo tam była 60 dzieci, w mojej grupie było tam 27 dzieciaków. No i ja miałam takie założenie, że w każdej pracy jakby jestem przez rok i idę po prostu dalej, żeby się rozwijać. Tutaj zostałam dłużej i gdzieś tam trochę mi to tak uwierało, nie? No i jakoś na początku roku miałam taką ogólnie silną bardzo potrzebę, żeby zmienić pracę, nie? Żeby pójść po prostu dalej, bo mówię, czuję, że w tym miejscu jest taka stagnacja, nie? Że jakby ani no, znają moje życie, jakby też słyszeli Ewangelię, nic się nie nawraca, więc jakoś gdzieś tam mi to tak trochę też ciążyło. I po początku roku podjęłam taką decyzję, że w ogóle zmieniam pracę. Napisałam wypowiedzenie, mówię, to w ogóle złożę i idę dalej. Nie, nie mam nic, ale mówię, już kiedyś tak robiłam, więc pewnie się uda. Tylko że przyszedł dzień, kiedy miałam złożyć to wypowiedzenie i czuję taką totalną w ogóle pustkę. Boję się po prostu wszystkiego, mówię, kurczę, tu w ogóle jakby stracę taki stały dochód gdzieś tam, nie? I pamiętam, że tak już w takim, naprawdę siedząc w tej pracy, jakby przygotowane mam w ogóle wypowiedzenie, dzwonię do Artura, mówię, Artur, w ogóle nie wiem, co mam robić, nie? Nie wiem, jakby z jednej strony podejmuję decyzję, że chcę odejść, a z drugiej, tak na dobrą sprawę, no jest lipa, tak? No bo nie mam nic innego, czuję takie w ogóle zamieszanie. I Artur mówi, jaki masz cel? Ja mówię, no nie mam celu, nie? Jedyne, co chcę, no to po prostu chcę zmienić pracę i koniec, kropka, nie? No i pamiętam, że on wtedy jakby, ja też zapytałam, mówię, że Artur, nie dzwonię do ciebie, żeś powiedział, co mam w życiu robić, tylko chcę, żebyś pomógł mi znaleźć to, co chcę, ja w ogóle, co chcę robić i co mam robić. No i on wtedy oczywiście nakierował mnie na bardzo prostą rzecz, mianowicie pomóc się w ogóle, żeby Bóg pokazał ci kierunek. I ja oczywiście miałam takie jakby też różne momenty jakby w swoim, jakby tej pracy zawodowej, że gdzieś tam też jakby mam jakieś wykształcenie kosmetyczne, więc jakby takich sił też, swojej siły próbowałam w tej kosmetyce i tak dalej. Ale to wszystko jakby nie było to, nie? I mówię, kurczę, w ogóle słuchajcie, po tej, bo ja się tak pomodliłam, nie? W Duchu Świętym, tylko to wskaż mi ten kierunek. I co się stało? Jakby w mojej głowie zaczęły się pojawiać pomysły, co mogłabym robić to raz, a dwa, że jakby zapragnęłam się w ogóle wyspecjalizować, żeby być specjalistą w tej dziedzinie, bo dla mnie pedagogika jest mega szeroka, a ja chciałam jakby mieć taką wąską swoją dziedzinę, nie? I od tego się zaczęło. Później w ogóle przyszedł taki moment, kiedy zdecydowałam, że chcę zajmować się szkółką. Nie lubię tej nazwy, ale niech tak będzie na razie. I że w ogóle chcę ogarniać dzieciaki tutaj u nas w kościele. I jakby to jest też efekt jakby gdzieś tam mojej modlitwy. I co się w ogóle okazuje? Że w wakacje modlę się w ogóle o finanse. I jakiś taki w ogóle przyszedł do mnie, znaczy to nawet nie był lęk, tylko taka, jakieś dziwne takie w ogóle uczucie, nie? Ja mówię, w ogóle, Boże, Ty zaopatrujesz. A ja mówię, ja nie czuję się zaopatrzona, w ogóle nie zarabiam dobrze, nie? Jakby za pracę, którą wykonuję. I w ogóle, no jakby to też jest jakby na inny, ten, na inny jakby czas, tak? Ale do czego zmierzam? Pod koniec, w ogóle krótko po tej mojej modlitwie, właśnie o finanse, odzywa się do mnie pewna kobieta, która mówi, że zostałam polecona na jakiejś tam stronie facebookowej, czy nie chciałabym pracować w przedszkolu. Myślę sobie, nie, nie chciałabym. Nie, mówię, dobra, przetrwam jakoś jeszcze w tym, gdzie pracuję. Po czym myślę sobie tak, ale dlaczego nie? I co zrobiłam? Odzwałam się, zapytałam o charakter przedszkola, zapytałam o warunki finansowe i pani odpowiedziała mi, że oni je dobierają jakby odnośnie doświadczenia i jakby ustalam po prostu to indywidualnie. Więc umówiłam się na spotkanie i to było jakoś na początku sierpnia. Poszłam na tą rozmowę i ogólnie miałam taką postawę swoją, że jestem w ogóle mega wartościowym pracownikiem, że mam ogromny jakby zasób też gdzieś tam pomysłów, wiedzy i tak dalej i że po prostu jestem idealną w ogóle osobą na to stanowisko. W ogóle z takim podejściem poszłam. I oni mnie bardzo w ogóle tak maglowali, wypytywali mnie różne jakieś takie rzeczy. Ja mówię, czy w ogóle o co kama, nie? I to na przykład to, że pomyślałam sobie, tak? I ta pani mówi do mnie, że nie wypytujemy cię, żeby sprawdzić na przykład, czy się nadajesz, tylko dlatego, że chcemy cię w ogóle poznać. I okazało się, że po tygodniu, znaczy po półtora zadzwonili do mnie, że chcą, żebym u nich pracowała, tylko że nie ma miejsca w placówce, w której docelowo miałabym pracować, tylko na, jakby na inną. Powiedziałam, że ja się nie zgadzam i że pozostaniemy w kontakcie. No i oni odezwali się do mnie pod koniec w sumie września, a ja na początku września jakby przeżyłam kryzys w tej pracy, ponieważ było już tak jakby dużo takich napięć, które po prostu mnie bardzo obciążały, plus jeszcze te zarobki, które mi się nie podobały. No i dużo jakby rzeczy się po prostu na to wszystko nawarstwiło. I ja po prostu tak gdzieś myślałam w ogóle o tej nowej placówce
i oni się w ogóle do mnie odezwali, że to miejsce się jakby spalnia, tak? Że mogę po prostu przyjść do pracy. Ja oczywiście szybko, że tak powiem, złożyłam wypowiedzenie, w przeciągu tam praktycznie tygodnia, tak? Poszłam na urlop, który mi jakby jeszcze gdzieś tam przysługiwał. I bardzo w ogóle się cieszyłam tą pracą, nie? I tak mówię, super, w ogóle nowe miejsce, w ogóle będę mogła się rozwijać, będę mogła robić nowe rzeczy, ale co się okazuje? Zaczynam pracę i faktycznie przez pierwsze dwa dni w ogóle moja głowa odpoczywa. Jakby od tego hałasu, od tej atmosfery, która była w poprzedniej pracy, ale przychodzi do mnie ogromne, ale to ogromne zniechęcenie. I ja mówię, w ogóle co mi jest? Pamiętam, że wróciłam do domu i tak przychodzę i mówię, w ogóle dramat. Jeszcze mówię, jakąś najmłodszą grupę dostałam, w ogóle dzieciaki gdzieś tam, wiadomo, no, to taki też bunt dwulatka, powiedzmy, nie? W ogóle wszystko na opak, w ogóle wszystko muszę się nauczyć na nowo. I w ogóle tak mój mąż na mnie patrzy, mówi, to jest jakieś takie podejrzane, nie? W ogóle mówi, ty się tak cieszyłaś tą pracą, w ogóle chciałaś jej, a w ogóle przychodzisz i się okazuje, że coś jest nie tak. I ja gdzieś tam w ogóle tak, i w ogóle, co było też ciekawe, że ja po prostu, ja nawet jakby zawsze tak miałam, że jak szłam do pracy, na przykład to się w ogóle modliłam, na przykład jakby ustanawiałam atmosferę i tak dalej, jakby wszystkie te rzeczy robiłam, a tutaj w ogóle nie. I tak mówię, ani jakbyś tak na to nie wpadłam, żeby to w ogóle zrobić, nie? I właśnie po jakimś tam już czasie takim właśnie, takiego mojego zniechęcenia, w ogóle takiej, no bardzo to było takie dla mnie też dziwne, trudne, właśnie szłam tutaj na modlitwę wstawienniczą i Michał właśnie, Korgol, modlił się, w ogóle, żeby duch zniechęcenia w ogóle odszedł, takiej beznadziei, takiego bezsensu. I ja w ogóle mówię, to jest w ogóle to. Bo mówię, to było zbyt dziwne dla mnie, zbyt takie silne, że to nie było takie, wiecie, że nie wiem, jak to się mówi, nie wstałam lewą nogą, coś w sensie. Nie, to w ogóle nie było takiego podłoża. I w ogóle po tej modlitwie to w ogóle odeszło. I ja po prostu jak przyszłam do tej pracy i tak jakby te wszystkie pomysły, które miałam przed pójściem do tej pracy, jakby one zaczęły w ogóle we mnie pracować, jakby zaczęłam, zupełnie mam inne na przykład podejście do tej pracy, nie? Tak jakby chcę też w ogóle robić nowe rzeczy tam, nie? Ale widzę na przykład, że nie mam czegoś, nie mam jakby takiej osoby, która to pociągnie, nie? I ja na przykład już tam gdzieś umówiłam jakieś spotkanie z dziewczynami, wysłuchajcie, mówię, zróbmy, nie? Tak jakby wiecie, stałam się z automatu jakby takim motorem napędowym tej pracy, nie? Także tym chciałam się z wami podzielić. Dziękuję.